wbiję sobie na sesję do GTA i jakiś motherfucker sobie u mnie w bunkrze. Takie, what the fuck? Co ty tu robisz? Tu mam... Ej, czy to są... Czy te koła są w negatywie? No! Patrzcie, są lekko w negatywie te tylne, przynajmniej. Przednie nie, ale tylne tak. Więc, no mamy tutaj samochód znowu wycięty żywcem z Mad Maxa. Tylko oczywiście w trochę ładniejszym malowaniu, ale tych wersji można było sobie tam trochę wybrać. Drogie to, trzeba przyznać. Ja tak się zastanawiam, czy te samochody można tunigować w zwykłym Los Santos Customs jakkolwiek. No możliwe, że się da, ale wątpię w to. Rockstar z każdą aktualizacją, jak pojawiają się jakieś nowe pojazdy, tworzy oddzielny warsztat, żeby tam można było je ulepszyć należycie. Więc tutaj mamy taran. Niektóre pojazdy działa lepiej, a niektóre gorzej, ale działa. Samochód jest dość szybki, fajnie się nim jeździ. Ciągnik? Nie ma problemu. No, trochę większy problem niż w przypadku tamtych poprzednich samochodów. Ale tak, to chodźmy sobie do Los Santos Customs i sprawdźmy, czy je można tuningować tam. A przy okazji pospychajmy inne samochody. Na początku do tego samochodu nie mam żadnej broni, ale później chyba będziemy mogli dodać do niego jakiś dopalacz, oczywiście jakieś tam ozdoby, które są okropnie drogie. Więc najlepiej zainstalować sobie broń, czyli jakiś tam inny taran, no i taką broń strzelającą, powiedzmy, jeśli chcemy brać udział w tych zawodach. Z tego co ogarnąłem, to chyba to najbardziej się opłaca, bo ozdoby są bardzo, bardzo drogie, no a jak wiadomo, nic nie dają. Dają tyle co nic. Nic nie dają. Chociaż może ciekawe właśnie, czy pan też wpływa, ten taki, który kupujemy jako ozdobę, czy on wpływa na jakoś tam, na te samochody pozytywnie. Oho. Co? Chcesz mi powiedzieć, że śmigłowiec niszczy hydrę? Do czego to doszło w tym GTA? No ale tutaj mamy już zaraz salon. Sprawdźmy, czy coś się da zrobić z tym samochodem. Ja tak w sumie nie sprawdzałem pancerza takiego prawdziwego tych aut. Może one są jakieś super uzbrojone, dozbrojone, opancerzone. O, zobaczymy jak na ciężarówkę. Okej, ciężarówka stawiła spory opór, ale ten taran ewidentnie nie jest do tego, aby wyrzucać samochody w powietrze. Jest zdecydowanie za mały. O kurde. Co to tam? Aha, Deluxo tam pewnie gdzieś leci. Zabije mnie? Nie wiem. Już dawno nie grałem w GTA, nie wiem jacy tu gracze są. To jest wersja pecetowa. Gracze konsolowi się trochę różnią od tych pecetowych. I dobra, można wjechać. Można zrobić chyba większość modyfikacji pewnie poza... Ej, można tutaj sobie klatkę. Dobra. Silnik ulepszyć, okej. Wydech. No dobra, można sobie coś tam robić. Ile to kosztuje? 19 tysięcy. Spoko, bierzemy. Maska. Czyli są jakieś tam modyfikacje tutaj. To całkiem spoko. Światła, oznaczenia. Tutaj jest tego trochę. Nie chcę tego kupować. Ja jestem cebula. Można zmienić lakier. O, dajmy jakiś taki. Można zawieszenie obniżyć, tak jest. Skrzynia biegów. Ale pewnie tutaj nie można broni dodawać. Czyli no nieźle nawet, skoro... Co to za opony są? Dziwne bardzo. Czyli poza bronią wszystko można zrobić w Los Santos Customs. Poza bronią i chyba dopalaczami tam, nie? Czyli rzeczami, które rzeczywiście przydadzą nam się podczas gry na tych arenach. I mamy teraz znacznie szybsze auto, jest dużo, dużo, dużo lepsze. Te samochody się fajnie w powietrze wysadza. No i co, jedźmy do tego prawdziwego mechanika. Jestem zszokowany, że Rockstar dał możliwość modyfikowania tych pojazdów w zwykłym Los Santos Customs. No ale niektóre pojazdy z wcześniejszych aktualizacji też miały takie opcje. Tylko, że już jak chcemy sobie ulepszyć broń, czy tam dopalacze, czy te inne rzeczy, no to będziemy musieli jechać do zwykłego garażu. Ej, już zapomniałem jak fajnie się jeździ w GTA samochodami, naprawdę. I przypomniało mi się teraz jak grałem kiedyś w tej grze tylko po to, żeby jeździć tymi autami, przesiadałem się z auta do auta i jeździłem po całej mapie na sesji i było spoko. O, wyzwanie cofanie. W sumie mógłbym wziąć udział, ale chyba nikt nie będzie brał, nie wiem. Graczy na sesji trochę jest.
Sesji chyba nie ma pełnej. Czy są cheaterzy? Nie wiem. Ciężko powiedzieć, czy ja nie jestem cheaterem, bo moje konto było używane przez jakieś dziwne osoby przez dłuższy czas i no... dziwne rzeczy się pewnie na nim działy. Pewnie dostało dużo zgłoszeń. Także no... dziwnie to wygląda. Dobrze, czyli dopalacz. Możemy mieć dopalacz. Uderzenie boczne sobie przetestujmy. 500 000. Jezu. Dobra, nadwozie. Kolce. To są ozdoby. Spoko to wygląda. Ja dobrze widzę. Już myślałem, że znowu 500 000, ale nie. Ostrza. Okej. Okay. Sprawdzaliśmy już, jak to działa. Płyty pancerne. Ooo. Nie no, spoko. Ciężki pancerz. Właśnie ciężko powiedzieć, czy to zwiększa rzeczywiście, nie? To musicie napisać w komentarzach, czy to rzeczywiście zwiększa jakoś taki realny pancerz, nie tylko wygląd. Pionowy skok, to wiemy, jak to działa, nawet nie będę tego instalował. Szyby, tu możemy przyciemnić sobie. I taran. No właśnie, ostatnio żeśmy sobie testowali... O, to żeśmy sobie testowali. To teraz przetestujmy sobie... To był lekki, to jest wzmocniony, a to jest duży. Sprawdźmy sobie ten duży. Broń główna, tutaj mamy... Gdzie to jest? A, tu z przodu. A. Działko plazmowe. Bierzemy. Mina zbliżeniowa. Ostatnio było tak. Kinetyczną broń sprawdzaliśmy z kolcami... W sumie zapomniałem sprawdzić tą z kolcami. Poślizgowa i ze smołą. Ciekawe, jak działa to poślizgowa. Jak ktoś wiedzie, to nagle traci... Nie, mi się wydaje, że z kolcami sobie zainstalujemy. Okej. Okay. Broń dodatkowa. Młodzieże możemy instalować. 650 tysięcy. Biorę. Dobra. Mamy młodzieże z tyłu, ale super. Wyjeżdżamy tym samochodem, sprawdźmy, co on potrafi. Więc jest bardzo fajnie opancerzony. Koła schowane. Na pewno są kuloodporne teraz. Zobaczmy nowy taran. Okej, okay, jest znacznie lepszy. Nie jest to jeszcze może samochód Rampa, ale naprawdę mu niedaleko raczej. Okej, okay, więc tak, młodzieże. Jak to się to... O! I tutaj trzeba było tak przycisnąć dłużej, żeby młodzież dalej poleciał. Ej, czekaj, czekaj, bo to jest kinetyczny. To on wywraca inne samochody, a nie wybucha, nie? A mogę sam siebie wywrócić. Sprawdzę to. Tak, super młodzieże. Ale opancerzenie jest kozackie, naprawdę, bardzo mi się podoba. Dobra, to jest jedna broń. Podwójne lasery. No, to jest kozak, ta podwójna. Mina. Mina z kolcami, właśnie nie testowałem tego. Aha, przebija opony, te? No, zobaczmy. Chyba dostałem plus 5000 za dobre zachowanie. Uwaga. Tak, to wybucha, ale to nie ma żadnej takiej dodatkowej animacji. A nie, ja dostałem za ten, za cofanie chyba, bo nikt nie chciał brać udziału w tych... Jezu. Kiedyś wszyscy tam brali w tym udział. Jezu, zahaczył mi się o wydechy. Dobra, mamy z tyłu piłę. Wiemy, że ten taran jest całkiem spoko. Pojazdy odlatują, jakby były z plastiku. Bardzo dobrze. Ile tych min możemy zostawić? Ciekawe, czy kuloodporne opony też się przebijają od tego. O, po iluś tam wybuchach ten, wybucha też samochód. Nie tylko opony przebija. Dobrze, dobrze. I taka z kolcami też dodaje tam obrażenia. Okej. Okay. No, z tych laserów trzeba trochę postrzelać, żeby to wybuchło, nie? Jak gramy chyba na tym trybie, to trzeba tą broń przeładowywać, ale jak jesteśmy na online, to... nic nie trzeba. Pojedźmy do jakichś graczy, zobaczymy, jak zareagują na to. A, bo oni się tam zabijają. O, to dobrze, to niech mnie zabiją. Zobaczymy przy okazji, ile ten samochód jest w stanie wytrzymać, nie?
Czy jest taką skuteczną bronią na innych graczy, jak myślicie? Ale tu sobie biegnie jakiś ziomek. To jest ziomek? Ziomek. Już nie biegnie. Tak, łatwo można kogoś zabić. Zobaczmy. Tak go na pewno nie zabije. Okej, zobaczmy co zrobi. Co? On nie chce ze mną walczyć. On mnie nie walczy. Chce wsiąść? Lepiej nie wsiadaj. Kurde, zabili go. Dobra, mi na pewno nic nie... O, zabijają mnie. Już mówiłem, że mi na pewno nic nie zrobią, a tutaj cyk. Obrażenia dostaję. Okej, tu jest jakiś gracz. Zobaczymy jak zareaguje na moją furę. Podoba ci się moja fura? Kurde, jakimś Lexusem jeździ. Przyjechał do Insurgenta. Dobra, przebijemy mu oponę. A ty, cwaniaczko. Chyba mu nie przebiło tej opony, nie? Insurgent, czyli już wiemy, że jak samochód jest pancerny, to nic mu nie zrobimy. No dobrze, to idziemy z nim walczyć. Zobaczymy, czy jak go zepchnę, to co mu się stanie od tego mojego samochodu? Czyli tak, okej. Okay. O, Insurgent twardy, nie? Twarda sztuka. Twarda sztuka dalej, kurde. Dobry jest. Gonimy go. Gdzie on ucieka? O kurde, jak ucieka? To co ma robić, kurde? Inni gracze nie zwracają na mnie uwagi nawet. Wow. Gonimy motocyklistę! Spróbuję go zabić laserem. Właśnie ciekawe, jakie te lasery mają zasięg, nie? Teraz to sprawdzimy. Gdzie on tam jedzie? Kurde, co to za stanty. Okej, okay, tutaj gdzieś. Poskubany. Gonimy go! Gdzie uciekasz? Ciężko będzie go tym trafić, nie? On chce się bawić! To bawimy się z nim. Kurde, jak skręcaj. O, a bo on tego goni tutaj. Ważasz. Ja tam miny zostawiam, że jak on wjedzie, no to chyba wybuchnie czy coś z tym motocyklem. Dobra, gonimy Insurgenta, bo to jest mój główny przeciwnik. Ścigają się tutaj, kurde, jak ze starych czasów GTA. Bez cheateru. Co ten robi? Tutaj. Okej, okay, jadę za nim. Wow! O kurde, nie tu wleciałem! Aj, shit! Czekaj. Tam trzeba na górę jakoś. Jak to się wjeżdżało, shit. Ale nie mam tego skoku tu zainstalowanego. A mam nitro? Nitro też nie instalowałem. Gdzie on jest? Jedzie na dół. No chodź. No chodź. Co zrobi? Ty. Aha, bo ten tutaj podjeżdża. Coś też tutaj ogarnia. No dobra, to ja się tam gdzieś... Spróbuję do nich podjechać jakoś. I brakuje mi teraz tego skoku, widzicie? Mogłem wydać te 600 tysięcy, czy tam ile to kosztowało. Teraz ich nie dogonię. Cholera, jasno. No dobra, to chodźmy... Musiałbym chyba zmienić pojazd. Nie no, zostaniemy przy tym. Jakoś ich dogonię. W sumie gdybym skakał i miał to nitro, to chyba by było takie trochę OP. Okej, tu chyba będzie zjazd. Tak, są, mam. Wow! Zniszczyło ich? Nie. Też go gonię. Cyk! Zniszczą go te lasery, czy nie? Z tyłu jeszcze miny zostawiam. Patrz. Walę w niego ile się da, no. Boże, kurde, wykoleiłem go. O kurcze, ja go teraz dogonię. Ej, ten gościu chyba... Zobaczymy, co się z tym z tyłu stało. Czy on wjechał na te moje miny? O! Szczela mnie coś. Kapcia złapałem! To miał być kuloodporny samochód, jak to?
Wydałem na niego tyle milionów. Co się stało? Zjedźmy na dół. Poszukajmy tych gości. Ej, bo całkiem wytrzymały ten samochód. Jest tutaj. Rani go to coś? Strzelaj. Nie poddam się. Ooooooo. Rozpocząć walkę z tym zabójcą. Aha, dobra. Kurde, tu mi się jakieś samouczki pojawiają. Od nowa gram całkowicie. Nie? Także tak wyglądał ten pojazd. No, jeśli chcemy powalczyć z kimś innym, no to taki sobie, nie? Raczej chyba na sesję online to się nie nadaje. Ale on chyba nie do tego został zaprojektowany. Piszcie, co o nim myślicie. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.